Witam serdecznie. Proszę Państwa, w ostatnim naszym spotkaniu pogodowym rozmawiałam z cudowną, przecudowną drużyną inteligentnych dzieciaków i rozmawialiśmy sobie o bezpieczeństwie. A teraz czas na to, by porozmawiać o tym bezpieczeństwie z rodzicami. O, robi nam się tutaj wesoło. Witam serdecznie. Ze mną są rodzice Piotrusia, Moniczki, Kasi, tylko nie ma rodziców Bruna. Rozmawiałam z waszymi dziećmi o bezpieczeństwie, a teraz chciałabym państwa zapytać o to, czy łatwo jest właśnie zaopiekować się dziećmi podczas wakacji? Czy ta opieka wtedy wymaga szczególnej ostrożności? Myślę, że tak, dlatego że wakacje to oczywiście dużo ludzi, tak, w jednej okolicy, w jednym obszarze. No i szczególnie właśnie małe dzieci, wtedy jest trudność jest w upilnowaniu takich brzdąców. Także rzeczywiście jest to ogromny problem, wakacje. Mieli państwo okazję przyglądać się opaskom, niezgubkom, które należą do PZU i które PZU rozdaje w tym okresie wakacyjnym. Co państwo sądzą o tych opaskach? Na przykład jak taki Remigiusz, nasz tutaj bohater, nam trochę marudzi i chodzi swoimi drogami, to wtedy taka opaska, którą ja mam tutaj w dłoni, może ułatwić sprawę tej opieki? Myślę, że tak, jeżeli tylko Remigiusz się przekona, żeby ją założyć i nie zdjąć, więc no myślę, że tak, że to jest taki przydatny gadżet rodzicom, zwłaszcza może w jakiejś galerii handlowej albo... Czyli nie tylko na wakacjach, ale tak naprawdę... O, teraz przed nami grzybobranie, dokładnie. Zawsze się obawialiśmy pojechać, żeby nam dzieci nie poginęły w lesie, ale teraz z takim gadżetem może się przekonamy. Dokładnie, a proszę mi powiedzieć, czy jest to w takim razie wygoda dla rodziców? Myślę, że w pewnym stopniu jakieś na pewno ułatwienie, które nie zwalnia nas oczywiście z opieki i obserwacji dzieci, ale w pewnych sytuacjach może pomóc zlokalizować nasze dziecko, które ewentualnie mogłoby się gdzieś zagubić. Tak? Dokładnie, jest to komfort psychiczny, jest to wsparcie, ale nie zastępuje to tej opieki rodzica. Monisiu, gwiazdko ty nasza, ty masz taką opaskę na rączce. Podoba ci się ta opaska? Tak. No, nam się również podoba i mnie także, także bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu za tę obecność, ale jeszcze na sam koniec nieco o pogodzie. Zatem przechodzę do swojej mapy. Dzisiaj, drodzy Państwo, najcieplej będzie w górach. Tam 30 stopni powyżej zera, ale, żeby nie było tak pięknie, tam na ochłodę opady deszczu, a chwilami mogą pojawić się nawet lokalne, intensywne burze i tego wszystkiego spodziewamy się raczej wieczorem. W Polsce centralnej zanotujemy od 24 stopni w Warszawie do 28 stopni Celsjusza w Poznaniu. Dzisiaj najniższe temperatury nad morzem. A dlaczego? Dlatego, że tam będą spływały chłodniejsze masy powietrza, arktyczne masy powietrza i one obniżą nam te temperatury. Od 16 stopni na Pobrzeżu Koszalińskim do 19 na Pomorzu Zachodnim i do 24 stopni zanotujemy na Pomorzu Gdańskim. Proszę Państwa, dzisiaj dużo opadów deszczu, co prawda w Polsce centralnej i południowej, a najwięcej słońca na ziemi lubuskiej. Tam piękne, czyste niebo i 22 stopnie powyżej zera. To tyle na dzisiaj. Widzimy się już wieczorem. To tyle na ten poranek, ale wieczorem widzimy się w pogodzie. Czekam na Państwa. Do zobaczenia.